Bądź mną. Uczeń technikum informatycznego. Jutro zdajesz egzamin zawodowy E12. Niestety tej nocy zamiast się uczyć postanawiasz zabalować. Rano. Budzisz się na kanapie, cały jebiesz wódą. Ledwo żyjesz. Nagle mamę woła cię, bo ma problem z komputerem. Przypominasz sobie o egzaminie. Masz 2 godziny na naprawienie mamie laptopa, wysranie się i dojście do szkoły. Żeby zaoszczędzić czas, bierzesz lapka do klopa. Otwierasz go, bo najwyraźniej wystarczy tylko podłączyć dysk, który się odpiął. Wtem uderzenie wielkiego kloca wywołało falę uderzeniową, która zalała dysk. Nośnik danych jest cały w gównie, z zewnątrz i od środka. Matka potrzebuje go na dziś wieczór, więc postanawiasz wziąć go do szkoły i naprawić go po egzaminie z nadzieją, że brązowa maść nie wywołała zwarcia. Wychodzisz z domu. Po drodze piszesz sobie ściągę na kartce, którą chowasz do kieszeni. Zaczyna się egzamin. Każą ci złożyć kompa. Zapomniałeś nazwy interfejsu dyskowego. Wyciągasz ściągę. Przy wyciąganiu wypada ci z kieszeni twój osrany dysk. Nagle widzisz, jak egzaminator zbliża się w twoją stronę. Jak zobaczy 2 dyski, to nie zdasz. Chuj kurwa, nie zdążysz sięgnąć po osrany dysk, więc chowasz ten egzaminacyjny z myślą, że później jak nikt nie będzie patrzył, podmienisz się z powrotem. Niestety, egzaminator nie odchodzi, jest zbyt podejrzliwy. No to chuj. Dalszy etap to instalacja systemu. Zasrany Windows na zasrany dysk. Na szczęście dysk działa. Win się instaluje, wszystko działa. Next zadanie, benchmarki. Robisz testy procesora. Miód. Test grafy. Miód. Dysk. Problem z instalacją programu do benchmarka. Chuj. Wołasz egzaminatora. Sztywny gościu, ale cieszysz się, że ci pomógł. Mówi coś tam, że nie chciało się zainstalować, bo złe sektory. Jebać, ważne, że działa. Niestety egzaminator jest dość podejrzliwy i cały czas stoi nad tobą. Postanawiasz pokazać mu, jakim jesteś profesjonalistą. Odpalasz test dysku. Słychać, jak talerze zaczynają coraz szybciej wirować. Nagle ten dźwięk zaczyna być coraz dziwniejszy. W momencie z dysku wydobył się wielki pierd, a z obudowy wypłynął twój wczorajszy obiad. Wszystko jebie, twój ryj w gównie. Garniak egzaminatora zmienił kolor na brązowy. Kurwa, trochę przypał. Co zrobić? Ludzie zebrani na sali powoli dochodzą do siebie. Uciekasz z sali, chowasz się w kiblu. Nie masz już sił do życia. Zabierasz się za lapka mamy. Co jest, kurna? Dysk egzaminacyjny nie pasuje do wejścia. Musisz odzyskać ten zasrany. Ja jebie! Wracasz na salę, zostawiając laptopa w klopie. Wkradasz się do pomieszczenia pełnego gówna. Nie mogą cię zauważyć. Czołgasz się. Dostrzegasz oburzony tłum, który chce cię dorwać. Chodzą po całej sali i drą się, że cię zajebią, jak cię dorwą. Nie jest dobrze. Tłum ma w rękach pochodnie i narzędzia zbrodni zrobione ze ściągaczy izolacji oraz paralizatory zrobione z moleksów. Wiesz, że jeśli cię zauważą, to będzie po tobie. Zgarniasz dysk, uciekasz, wracasz do kibla, naprawiasz lapka, uciekasz do domu, dajesz mamie lapka, pyta, jak ci poszedł egzamin. Zdałem. Na szczęście ci wierzy. Twoja mama jest bardzo nierozumną kobietą. Pyta się ciebie, dlaczego wściekły tłum stoi pod twoim domem. O kurwa! Bierzesz z kuchni pierwszy lepszy nóż, wychodzisz na balkon, żeby jakoś ich uspokoić. Są wściekli. Zamiast przyjąć przeprosiny, zaczynają cię wyzywać. Anon ma sieć lokalną na koncentryku! Coś w tobie pęka. Mówisz mamie, żeby dzwoniła na policję. Zaczyna patrzeć przez okno. O, twoi koledzy przyszli. O nie! Uciekasz tylnym oknem. Teraz nazywasz się El Eringo Este Perriazo. Mieszkasz w Hiszpanii i nigdy nie chodzisz do sracza z lapkiem.